No i dobra moi drodzy, lecimy z partią oglądamy oglądania memów y, po walce Artur Szplika vs Łukasz y, Różański y, No generalnie nie ma tych memów zbyt wiele, nie staracie się No parę osób co prawda podesłało te memy i okej, okay, spoko, fajnie y, Ale też nie są jakieś takie wiecie, powalające z nóg y, Jaka coś to podeślijcie kolejne memy, żeby pojawiły się na kolejnym odcinku My lecimy z pierwszym memem od pierwszego widza Czyli jeżdżę tylko w od kula i emerytura Okej, okay, tekst fajny, nawet zabawne y, no gdyby ten gasz nie przewalił ostatniej walki przez ten werdykt, to by to było nawet yy, bekowo śmieszne nieźle. Dobra, lecimy, moi drodzy, next. Czyli kiedy pokojesz punkty w siłę, lecz intelekt ma wciąż bazę ma wartość. No i tutaj yy, ta postura no, pana Artura, yy, no to, to powiedzmy, że jest jakiś tam mem. Okej, okay, lecimy dalej. Znany bokster, Artośpilka wstaje co dzień na 330. A potem znowu idzie i znowu się kładzie, bo jest za wcześnie. No to to, to taki weź, troszeczkę klepany motyw, troszeczkę. troszeczkę, chyba w sumie kiedyś to słyszałem gdzieś. Ja może to nawet z nim kiedyś słyszałem? Nie wiem, no lecimy dalej. I cyk szpileczka. to takie zwykłe w sumie, jak widać. Potem pralka pierze se leżę. To jest nawet zabawny, mem. To jest ogólnie nawet. Krótki, prosty, zwięzły na temat, no znaczy nie wiem, na ten na, na temat, ale ale ok. No i potem mamy cała Polska, stała na walkę, a Szpilka śpi. A, takie jest trochę średnie, powiedziałbym, że nie słabe. Także, no, jak widać, dużej rewel rewelacji tu nie ma. Jak chcecie, żeby były lepsze memy, to podeślijcie lepsze memy, yy, to pojawią się lepsze memy, bo lepszych memów na razie jak ktoś, nikt nie podesłał, No dobra, moi drodzy, trzymajcie się, jak ktoś czekam na wasze memy, żeby nagrać trzecie odcinek. Miłego dnia, mam cześć, Manko, cześć.